Bunt Kroków, witam serdecznie. Drugi dzień turnieju Festiwalu Koszykówki Pivot Cup 2011 w Piastowie. Mamy w tej chwili ćwierćfinały, pierwszy ćwierćfinał pomiędzy Hajdukami Chorzów w żółtych strojach i w czarnych gospodarzami Pivotem Piastów. Nazwa drużyny się bierze od turnieju, albo odwrotnie. Turniej się bierze od nazwy drużyny. Tego to ja już nie wiem. I są punkty, kolejne punkty i przewaga już znacząca. Tylko początek, pierwsza kwarta była dosyć wyrównana. Ale potem już było coraz gorzej. Jest. No tutaj są na pewno zawodnicy z Piastowa skuteczniejsi, szybsi, więcej świeżości. No i Staś Łyliński złapał szybko 4 faule, musiał zejść, a to wiadomo, zawodnik tutaj podkoszowy, pustelnik. Teraz ładnie, teraz ładna akcja Rudy. Chłopcy pochodzą z Rudy Śląskiej, grają w Hajdukach i mogła się ta akcja podobać. Ale naprawdę muszą się wnieść na wyżyny, dobrze bronić Hajduki, żeby... Jest przechwyt ładnie Chylińskiego, może da z góry. No, Stasiu. Teraz no i ta podobna akcja, ale tutaj zawodnik skuteczny. W ogóle chłopcy z Piastowa trenują już od pierwszej klasy, chyba podstawowy. Ale doskonale znają, bo często tu grają. A my serdecznie witamy kolejny klub na Piwocie Lublin. Jak wam idzie? Macie drugi półfinał tutaj, a waszym przeciwnikiem groźne niedźwiadki. Boicie się niedźwiedzi? A jakbyś spotkał w lesie niedźwiedzia, to byś uciekał. Nie? Co byś mu zrobił? Niedźwiedziowi? Ale w Lublinie są też, nie? W Lasach Lubelskich niedźwiedzie. To była oczywiście drużyna 3-4 Lublin, albo 4-3. 4-3. No i czy oni będą grać o miejsca 4-3, to się dowiemy jutro. Na razie tyle. Hajduki Chorzów, teraz może z tej akcji coś będzie. O, ej, 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 ej. Ale wyrwie mu.